niezwykły przewodnik po twórczości Zbigniewa Herberta. Zawiera fragmenty znanych i nieznanych utworów pisarza, jego rysunki, reprodukcje obrazów oraz zdjęcia zabytków architektury. Zbigniewa Herberta przez całe życie fascynowała sztuka. Dzięki albumowi Józefa Marii Ruszara możemy wspólnie z poetą podróżować po Grecji, Włoszech, Francji i Holandii, odwiedzać słynne galerie, zwiedzać takie zabytki jak Akropol i Paestum. Jest to podróż fascynująca, dzięki której możemy zrozumieć, w jaki sposób powstawały znane eseje i wielkie wiersze autora Barbarzyńcy w ogrodzie. Herbert pisze: uprawianie historii sztuki sprowadzonej do rejestrowania form, stylów, technik i konwencji jest zajęciem dostojnie jałowym i solennie nudnym. Płodnym natomiast wydaje mi się trud zmierzający do tego, aby nawiązać dialog ze sprawcą dzieła, z jego niepowtarzalnym światem wewnętrznym, miłością, pasją, rozdarciem, a także jemu tylko właściwą, jemu tylko wyznaczoną ścieżką doskonałości, którą szedł i o której zapomniał.